Witam serdecznie w normalnym formacie. Do tej pory, raczej w minionym tygodniu, był format nienormalny, a mianowicie wszystko, co tylko możliwe, Usy kontra Joshua, ale na to zasługiwało. Wracamy do normalnego rytmu. Później oczywiście wypadniemy z normalnego rytmu, jak będzie Triple G kontra Canelo. Ale zaczynamy od takich odhaczeń, niekoniecznie związanych z tym, co się dzieje na ringu. Pierwsze odhaczenie to wczoraj z panem Mirkiem, który to ogarnia, żeśmy ogarnęli ten temat chyba w miarę dobrze, że tylko szukamy koszulki, znaczy jakości, 100% bawełny, to wiem, jakąś cienką szukamy, żadnej kaszanki nie będzie, gwarantuję, nic nie będzie w spraniu schodziło, a koszuleczki będą gotowe, biało-czarne. Oczywiście teraz musicie mi wytłumaczyć, bo ja kompletnie nie rozumiem tej idei, na czym polega tutaj problem. Podobno jakaś grupa była przed nami, z którą nie chcemy się utożsamiać. Nie mam bladego pojęcia, o czym piszecie, od razu w tym momencie mówię, dlatego podrzucam piłeczkę w waszą stronę i wytłumaczycie mi, dlaczego ekipa z tyłu Garnek Sports nie ma być. To tyle, jeśli chodzi o te koszulki. Będę informował, co się dzieje na bieżąco. A parę takich rzeczy dodatkowych, komunikatowych. No tak, tak to nazwę, zanim przejdziemy do omówienia tego, co się będzie działo. Nie będzie się działo zbyt wiele, ale będzie się działo i na polskim rynku, i na gali w Oklahomie. Zaczniemy od oficjalnego ogłoszenia gali, o której wiedzieliśmy od początku, że będzie, mianowicie rewanżu Kambosos kontra Haney 15 października. Devin Haney ma trochę racji, no bo ukazał się ranking magazynu Ring i człowieka, który ma wszystkie pasy, nie ma w tej dziesiątce najlepszych pięściarzy świata. O tym zresztą za chwilę będzie, a mianowicie porównanie tego, co dał ESPN i tego, co dał magazyn Ring, szczególnie jeśli chodzi o pierwszą pozycję. Natomiast Kambosos Haney 15 października, wiedzieliśmy, że będzie rewanż, takie były warunki kontraktu od początku, no i najgorszy scenariusz się ziścił, ponieważ łatwa wygrana Devina Haneya. Co się może zdarzyć w drugiej walce? No niewiele. Tak jak czytacie wypowiedzi i pięściarzy na ten temat, ludzi związanych z boksem, no to co jeszcze Kambosos może wymyślić przeciwko pięściarzowi, który po prostu jest lepszy od niego w każdym możliwym elemencie. Tutaj nic więcej się nie zdarzy, no ale zapłacone było, zapłacone musi być, oby było odwrotnie. Przeniesiono walkę za pierwszym razem, kiedy panowie się bili, było na 40-tysięcznym stadionie, teraz na stadionie Roda Lavera, czyli wracamy do czasów wielkiego tenisa w wykonaniu australijskim. Miejsce na 15 tysięcy ludzi, czyli prawie 3 razy mniej. Natomiast no, rzeczywistość, jaka była w pierwszej walce, to wszyscy widzieliśmy, więc spowodowane to zostało po prostu realiami. No ale chcemy zobaczyć, ja chcę zobaczyć Devina Haneya, jak sobie poradzi, po raz drugi. Ja podejrzewam, że poradzi sobie jeszcze łatwiej. Jak już mówię o tym, co zostało zapowiedziane, Inoue kontra Butler, 23-0 kontra 34-2. Inoue, wiemy, pasy WBA, IBF, WBC, Butler ma pas WBO. W momencie ktoś z was powie, to przecież jest mismatch. To jest mismatch. Ja nie będę w tym momencie zaprzeczał, bo to jest mismatch. Ale z drugiej strony, to jest walka o zjednoczenie tytułów, której w kategorii 118 funtów nie mieliśmy od 50 lat. Ja jestem zwolennikiem jednoczenia tytułów. Wiecie dlaczego? Bo przynajmniej jest jeden mistrz. Jeden mistrz, wiemy, kto to jest. Inoue, czy nie wiem, zniszczy go, czy go bardzo zniszczy, czy go super zniszczy, to już jest detal w tym momencie. Akurat tak się składa, że Butler ma ten pas WBO, Inoue chce mieć wszystkie 4 pasy, ja jestem za konsolidacją pasów, jeśli można to robić bez przerwy. To w ogóle być prosta sprawa dla boksu, dla każdego, kto śledzi. Jeden mistrz w jednej kategorii ma wszystkie pasy. Oby jak najczęściej takie walki były, także nie przyjmuję tutaj absolutnie żadnej krytyki, znaczy przyjmuję krytykę, ale będę tego bronił, że jeśli jest okazja zjednoczenia pasów, to nawet jeśli na papierze różnica między panami jest olbrzymia, to trzeba to zdecydowanie robić. Mówiłem przed chwileczką o tym, o tej kontrowersji. To kontrowersji to może za dużo powiedziano. Oczywiście chodzi o zestawienie rankingów pound for pound. Wrzucam w tej chwili dla was, żebyście sobie sami porównali.
Na pierwszym miejscu w ringu Aleksander Usyk. Aleksandra Usyka w rankingu ESPN-u nie ma w pierwszej trójce. A no to jest olbrzymia różnica, no bo tam ktoś może się zapytać, wiecie, że ja lubię Errola Spence'a Juniora, no ale ja bym Errola Spence'a Juniora nad Usykiem nie postawił. No nie postawił, no szczerze, mimo że go lubię. Nie ma tutaj nic do rzeczy, czy lubisz, czy nie. Uczciwie trzeba być. Crawford czy Usyk, mówimy w tym momencie o pierwszym miejscu, to jest takie... Jedno jest super, no to mniej więcej tak jak, nie wiem, masz milion w kieszeni i masz do wyboru najlepszego Bentleya albo, nie wiem, no najlepszego Bugatti. No to którego byś nie kupił, to jest super. No to podobnie jest z nimi, no to Crawford czy Usyk. Usyk, trudniejsza droga? Podejrzewam, że tak, bo przy całym szacunku dla wszystkiego, co zrobił, inaczej, dla całych umiejętności Bada Crawforda, no to jak popatrzymy na rywali Bada Crawforda, no to tu rewelacji nie ma. Przypominam, że on sam twierdzi, że to jest wina Boba Aruma, którego zresztą skarży. W tej chwili ta sprawa ciągle jest w sądzie. Uważa, że stracił przynajmniej 5 milionów dolarów, ponieważ miał złych rywali. No, okej, no, na takich rywali się godziłeś, Bad. Natomiast to zostawiam wam. Tutaj nie można mówić, że jest uczciwie lub nieuczciwie. Czyli Bud Crawford na pierwszym miejscu w ESPN-ie. To nie powinno tak być. To jest nieuczciwe, bo musi być Usyk. No, nie musi być Usyk. Może być w jednym, a w drugim miejscu. Natomiast, to już resztę komentarzy zostawiam wam. Brak Usyka w pierwszej trójce ESPN-u. No, to jest problem do dyskusji, bo tutaj chyba nie ma żadnych kontrowersji, no bo to jeden albo dwa. To jest miejsce między Badem Crawfordem a Aleksandrem Usykiem. To już podyskutujcie sobie sami. Możecie rzucić okiem, jak to wyglądało. Dobra, przechodzimy do tego, co się będzie działo. A nie, zaczniemy od tego, co się działo wczoraj. Przypadkowo, przyznaję się szczerze. Wiedziałem, że Florian Marku walczy z tym para. Meksykaninem, natomiast zapomniałem o tym. Ale przeglądając rzeczy, które zwykle robię, natrafiłem na Sky, na YouTubie Sky, na transmisję z tego meczu. Mówię, a jak już leci. Akurat był początek pierwszej rundy. Mówię, a to zobaczę. Dosłownie na tej zasadzie, bo ja nie jestem fanem Floriana Marku, bo on dla mnie w jakimś momencie to był pięściarz, którego warto było obserwować, natomiast jak zaczął robić te wszystkie burdy na konferencjach prasowych, szczerzyć zęby, pokazywać, jaki jest groźny król Albanii i tak dalej, to nie. Znaczy inaczej, możesz to robić, jak jesteś killerem. Natomiast on żadnym killerem nie jest, no więc... Natomiast oczywiście siebie uważa, zawalczył w Albanii. Przyszło mnóstwo ludzi. No i oczywiście było dwóch na jednego, bo tak jeden z moich kolegów na Twitterze napisał, to można było w ciemno zakładać, że sędzia na pewno coś tam wymyśli, bez sensu, żeby odebrać przynajmniej punkt rywalowi. Parach radził sobie w miarę przyzwoicie, mimo że to jest zawodnik. Zapisałem sobie. 32 w Meksyku, 260 na liście kontra 13 w rankingu IBF Florian Marku, który niczego specjalnego nie pokazał. W 8 rundzie był na deskach i wtedy włączył się pan sędzia. Przypomniał mi się od razu Szpila kontra pięściarz z Ukrainy, wiecie o kim mówię, gdzie pan sędzia bardzo pomagał, bo tu było to samo. Tu było przerywanie walki w trakcie, jak para go tłukł po tym, jak w 8 rundzie był na deskach Florian Marku, odprowadzenie go na środek, dawanie mu czasu, żeby odpoczął. To było tak ewidentne, że mi się zaczęło śmiać. Od razu mi się Radchenko kontra Szpilka przypomnieli. Od razu. I tamten sędzia. Natychmiast. Może nie tak dramatycznie jak wtedy, ale to też było dramatyczne. Naród się cieszył, albański, natomiast Florian Marku nie budzi mojego żadnego zainteresowania, szczerze mówiąc, w tej kategorii wagowej. Niczego nie zrobi. Tak naprawdę to mam wrażenie, że to jest równia pochyła. On niby nie ma tych wag dużo, no ale już w tej chwili parę rzeczy o Florianie Marku wiemy. Między innymi to, że fizycznie to on średnio wytrzymuje rzeczy i przyjeżdża 260 człowiek do Albanii w rankingu 32 w Meksyku i jest, ja wiem, że był jednogłośny werdykt, ale to jest prawie równa walka i ma go na deskach. No to już chyba wszystko w tym momencie wiemy. To było wczoraj. Natomiast przechodzimy do tego, co się będzie działo dzisiaj. Zacznę od gali
wakacyjnej MB Promotions. Kamil Łaszczyk, ciągle jeden z tych naszych pięściarzy, którzy są niepokonani, ciągle pięściarz, którego, jeśli chodzi o to, jaki ma dorobek zwycięstw, gdzie był i tak dalej, w rankingach, pomimo tych przerw, warto obserwować i człowiek, który musi pokazać coś więcej niż pokazał w ostatniej walce, bo w Galiatano no to słabo wyglądało. To słabo wyglądało w ogóle, to Galiatano miałem wrażenie takie, że po prostu no walczy. Po prostu walczy, bo walczy, natomiast czy mi zależy na wygranej, to nie wiem. Bez rewelacji tutaj, absolutnie bez rewelacji Kamil Łaszczyk wyglądał. Musi pokazać się za Acevedo znacznie lepiej. Gdzie Augustynik? Ciekaw jestem jego występu kontra Niemiec Schwarz. Ciekaw jestem między innymi dlatego, że to jest jeden z tych pięściarzy, którzy występują na polskich galach. Wiadomo, że on dzieli między Wielką Brytanię, między Anglią, Polskę czas. Występuje pod jedną i drugą flagą. Mówi o tym otwarcie, natomiast jeden z tych pięściarzy, który na pewno nie może powiedzieć, że zabrakło mi dobrych sparring partnerów. Więc tutaj już ten podstawowy, wymówka to dużo powiedziane, ale taki rodzaj usprawiedliwienia. No, nie mogłem się dobrze przygotować, bo brak mi sparring partnerów. Tego Augustynik nie może powiedzieć. Tak, dlatego jestem ciekaw, jak on tutaj będzie wyglądał. Paru zawodników, którzy będą, właściwie jeden, który zaczyna swoją zawodową karierę. Miejmy nadzieję, że to wszystko się udało ułożyć tak jak trzeba. Nie miałem możliwości rozmawiania z Mateuszem, bo chyba jeszcze dojeżdżał z Pragi. No i walka Leśniaka. Zobaczę, takie polsko-zagraniczne bitki z dużymi akcentami, co dalej z tymi pięściarzami. A to jest rzecz ważna. Przede wszystkim Łaszczyk kontra Acevedo, bo ten okres przydatności do spożycia Kamila Łaszczyka na światowych albo europejskich ringach to ucieka. Wszyscy wiemy, jakie są tam problemy ze zrobieniem jakiejkolwiek walki. Bo to już jest normalnie księga rekordów Guinnessa, jeśli chodzi o tych zawodników, którzy niby mają walczyć w eliminatorach czy w walkach o Mistrzostwo Europy z Kamilem Łaszczykiem, a później ich nie ma. Kamila lubię, fajny chłopak, natomiast to też chyba Mateusz powiedział, że nie ma takiej pozycji, fajny chłopak na boisku piłkarskim, ale też nie ma takiego pięściarza, którego oceniamy przez kategorię A, fajny chłopak. Tego też nie ma. Fajny czy nie fajny, musi pokazać rzeczy na ringu. No i przeskakujemy do tego, co się będzie działo. Patrzę jeszcze w Oklahomie, bo tutaj jest parę rzeczy, które są fajne, a parę rzeczy, które po prostu mnie, delikatnie mówiąc, dziwią. Chodzi mi o zestawienie trzech walk wagi ciężkiej, które są przed main event na tej gali Top Ranku, bo jak popatrzę sobie na to, z kim będzie walczył Richard Torres, z kim będzie walczył Jared Anderson i z kim będzie walczył Efe Ayagba, no to się człowiek zastanawia, o co tutaj tak naprawdę chodzi. O ile Torresa można jeszcze jakoś usprawiedliwić, no bo to jest człowiek dopiero na dorobku, kiedyś skreślony, teraz nie wiem, czy wielka nadzieja wagi ciężkiej, na pewno nie, no ale zdecydowanie większy talent niż przypuszczaliśmy po jego występach amatorskich. Natomiast już Ayagba kontra wyciągnięty z Węgier Darmos, no to jest opuszczenie poprzeczki, jeśli chodzi o Efe Ayagbę, o nie wiem, o 2 metry, a była na 2,10, a teraz została na 10 cm. Ja wiem, że przegrał z Sanchezem, wiem, że przegrał przed czasem, oglądałem tą walkę nawet na nich byłem. No ale to po 10 miesiącach wracamy do, nie wiem, poziomu, jakby miał jedną walkę albo dwie zawodowe. No tak to wygląda, no bo ja inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć. Albo jest coś, czego my nie wiemy. Spróbujemy się dowiedzieć, nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o Efe Ayagbę. No albo to jest kolejny zawodnik, który będzie tak chroniony, żeby w życiu z nikim przyzwoitym nie zagrał, nie zawalczył, że to po prostu robi się bez sensu. Natomiast jeśli ja narzekam na Ayagbę, no to słuchajcie, jeśli chodzi o Jareda Andersona, to już w ogóle dla mnie jest kosmos, bo nie wiem, 2 czy 3 lata temu mówiliśmy, że on zresztą sam mówił, to przecież można znaleźć nie tylko u mnie we vlogach, wszędzie wypowiedział 2 czy 3 lata temu, że następny rok to już wyzwania, pierwsza 15, pierwsza 20. Natomiast wyskakuje Jared Anderson, to jest chyba jakiś taki Jared Anderson kontra kraje byłego bloku wschodniego, bo
trzech kolejnych rywali, to jest Rosjanin, Ukrainiec, a teraz jest Serb. Nie wiem skąd ten pomysł, żeby koniecznie stamtąd tych ludzi ściągnąć, no ale ściągnięcie na tym poziomie Jareda Andersona, który podobno ma się rozwijać, pięściarza o nazwisku Rovcan, który jest 291, który w pobliżu nie jest takiego talentu, jaki ma Jared Anderson, to dla mnie to jest kryminał. To jest autentycznie kryminał, to co się dzieje z karierą tego chłopaka. No, 17-1 Teslenko, to był jego ostatni rywal, którego przekładał z ręki na rękę. No, tutaj ma branego serba, który jest 300 w boksreku. No, w którą stronę idzie kariera Jareda Andersona? Bo ja tego nie rozumiem. Wszyscy dookoła w Top Rank mówią, jaki to jest wielka przyszłość Ameryki, jeden z tych wielkich, który mogą z każdym wygrać. Nawiasem mówiąc, idealnie pasuje teraz ta ostatnia walka Usyka, no bo ja nie porównuję Usyka do Jareda Andersona, ale Jared Anderson to jest też taki zawodnik, który niekoniecznie musi być wielki, olbrzymi, dwumetrowy, lewy, prosty, człowiek, który wszystko umie. Jared Anderson. Tylko te lata lecą i jak patrzymy na jego rywali, to on jest na wstecznym. To jest niezrozumiała dla mnie kariera. Niezrozumiała kariera, bo oczywiście ja nie wymagam, żeby on wyskakiwał na Dubois, żeby wyskakiwał na kogokolwiek z top 10. No ale jest wielu pięściarzy z top 15, których jak ja bym miał zestawić z Jaredem Andersonem, to bym stawiał Jareda Andersona jako faworyta i to miażdżącego faworyta. A on dostaje gościa, który jest 300. Nie, może wy coś wiecie, czego ja nie wiem. Główna walka wieczoru, ja sobie mówiąc, rzucam teraz te różne podsumowania, no przecież tam jest 20-1. Tam jakieś nieprawdopodobne pieniądze można zobaczyć. Można wygrać stawiając na rywali, ale nikt tego nie będzie robił, bo nikt nie jest psychicznie chory. Więc to zestawienia, jeżeli zestawiasz gościa, o którym mówisz, że jest materiałem na Mistrzostwo Świata, w kolejnej walce, mówię o Jaredzie Andersona, gdzie on jest rywalem, gdzie on jest faworytem 20-1, albo kłamałeś wtedy, mówiąc, że to jest kandydat na Mistrza Świata, albo, nie wiem, też chronisz go do stopnia już nieprawdopodobnego, no bo ja chcę z przyzwoitym, żeby zawalczył Jared Anderson. Nie musi walczyć z dobrym, niech zawalczy z przyzwoitym. No dobra. Na szczęście główna walka wieczoru będzie fajna, dlatego że walka, którą oczywiście można nazwać pojedynkiem tych, którzy przegrali z Łomaczenko, no bo dokładnie tak jest. Pedraza Komej to jest jeden i drugi przegrał z Łomaczenko, jeden i drugi przegrał bardzo wyraźnie z Łomaczenko. Natomiast ja powiem tak, fajna walka dlatego, że po pierwsze patrząc na to, co mówią bukmacherzy i patrząc na to, co widzieliśmy w wykonaniu jednego i drugiego, to jest fajne zestawienie stylowe. Do tego mamy jeszcze Komeja, który przychodzi do wyższej kategorii wagowej, 140 funtów, co powinien zrobić już dawniej. Komeja posiadającego w 135 jeden z mocniejszych ciosów, jakich mamy. W 140, zakładając, że te ekstra 2 kg, czy tam niespełna 2 kg, czy nieco ponad 2 kg dodadzą mu jeszcze power, to jest real power. To, co potrafi uderzyć Komej, to boli. To naprawdę boli, więc pod tym względem to jest fajna walka kontra Pedraza, który też sobie zdaje sprawę. Zresztą na konferencji prasowej wczoraj jeden i drugi to mówił, to jest wóz albo przewóz dla obu z nas. To jest po tych porażkach, które mieliśmy, no to jeśli chce się liczyć w walce o tytuł w tej kategorii wagowej, gdzie tych gości jest, nie wiem, ośmiu super, którzy mogą w każdej chwili ze sobą walczyć, to żeby do nich dołączyć, no to musisz wygrać. Najpierw wygrać spektakularnie, a nie żadne jakieś tam wymęczone zwycięstwa na punkt. Ale fajna walka, bo bardziej ułożony technicznie, człowiek, który zdecydowanie więcej umie, to jest Pedraza. IQ to jest Pedraza. Natomiast zawziętość, nieustępliwość, charakter, ten cios pojedynczy, który potrafi zmienić walkę. Kiedyś Pedraza był takim pięściarzem, który jednym ciosem potrafi zmienić walkę, teraz nie. Równiej walczy, mniej gości jest nokautowanych, ten cios już nie jest taki, jaki był. Natomiast jako całość to on więcej potrafi. No to jest z drugiej strony Komej, który nawet jeżeli
będzie te punkty, nawet jeśli te rundy będzie przegrywał, to cały czas jest groźny, bo to uderzenie jest silne i w piątej, i w szóstej, i w siódmej, i w ósmej rundzie. To zupełnie nie zostanie. Jak się uda skracać dystans i zadawać więcej niż jeden cios Comeyowi, to on tą walkę wygra. Natomiast Pedraza doskonale to wie. On nie będzie chciał tutaj żadnych pojedynczych uderzeń, ani iść w zbyt długie kombinacje. Wiadomo, jak idziesz w długą kombinację, to jest szansa, że któregoś ciosu nie wyłapiesz po prostu. Nie wyłapiesz na blok, nie wyłapiesz zejściem. Po prostu dojdzie ta petarda. A jak dojdzie coś takiego od Comeya, to cię może boleć. Natomiast widzę tutaj doskakującego i odskakującego Pedrazę, który nie będzie chciał za dużych kombinacji, natomiast będzie chciał po prostu wyprzedzać tego Comeya. Jak będzie wyglądał Comey w nowej kategorii wagowej, nie wiemy. To może być super pomysł, albo się nagle okaże, że w 140 funtów to już nie jest to samo, ta petarda to nie jest to samo. Ciekawa sprawa. Ja stawiam na zwycięstwo Pedrazy na punkty, stawiając tutaj nasze przewidywania, natomiast fajna walka, która powinna się chyba każdemu podobać, bo tu powinno być ciekawie do końca. Comey pokazał, co potrafi, jak był obijany nieprawdopodobnie przez Łomaczenko. Pamiętacie, co Łomaczenko nawet sędziego zachęcał i narożnik Comeya, żeby tą walkę skończyć. Natomiast nie ma lekko. Walczyć do końca, jesteś twardzielem z Afryki. Także pod tym względem to będzie fajna walka. Najlepsza tego, na papierze na pewno najlepsza podczas tego weekendu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Natomiast fajny weekend i sporo rzeczy się działo. Na razie odpuszczam sobie wszystkie opowieści na temat Usyk kontra Król Cyganów. Poczekamy, jak się skończy te ultimatum, które wytoczył organizatorom, dawać te pieniądze. Zostało wam jeszcze 4 dni. Dobra, czekamy na spokojnie, oglądamy to, co w tej chwili się dzieje. Boks się znowu maksymalnie rozpędza, bo to jesień, początek zimy, to jest taki czas, kiedy te walki bokserskie są absolutnie jedna za drugą i te najwyższego możliwego formatu. Lada moment, jesteśmy od podpisania kontraktu Usyk kontra o kim w tym momencie myślę, Errol Spence Jr. kontra Bud Crawford, tam tylko kwestia gwarancji dla Buda Crawforda, to znaczy wiadomo, że to będzie pay-per-view, pytanie tylko, ile tych milionów ma być gwarantowane dla Buda Crawforda. Podobno gwarancja z Errolem Spencem Jr. już została ustalona, natomiast tak jak zawsze powtarzam, to w tej chwili powtarzam sam po sobie, a dla tych, którzy zaczęli oglądać, w boksie jak deal jest zrobiony na 99%, to równie dobrze można powiedzieć, że deal jest zrobiony na 1%, bo ten 1% to się zawsze wszystko rozbija, daleko nie szukając. Kownacki kontra Chisora. Już były kontrakty publikowane, powiększane, oglądane. 100% walka jest. Nie widziałem tej walki. Jakoś minęła mi. Także słuchajcie, to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego oglądania i wytłumaczcie mi, o co chodzi z tą ekipą, bo kompletnie nie wiem, co jest grane. Trzymaneczko, na razie.